Długo mnie nie było, prawda? No, wybaczcie, najpierw była Wielkanoc i nie mogłem dojść do siebie po tej Wielkanocy. No, a potem był Pyrkon, czyli Konwent Miłośników Fantastyki, i znowu wyssał ze mnie trochę sił, dlatego no, dopiero teraz, jeśli się zastanawiacie, czy ateista może obchodzić święta Wielkiej Nocy, to oświadczam, że może, dlatego że to nie jest święto katolickie. To jest święto pogańskie, bardzo stare, święto przesilenia. A poganie nie mają nic przeciwko, żeby ateiści obchodzili to święto. Zresztą to jest tak zwana siła tradycji. Natomiast jeśli chodzi o Pyrkon, to jest w tej chwili największy konwent miłośników fantastyki. W tym roku na tym konwencie było około 31 tysięcy ludzi, czyli to już jest potęga, to już jest bardzo duży konwent. Jeśli lubicie fantastykę, jeśli interesujecie się filmem, literaturą fantastyczną, to jeździcie na konwenty, bo tam można poznać wielu fajnych ludzi, śmiesznych ludzi, interesujących ludzi. Rozmowa z nimi nigdy nie jest banalna, no i można spotkać pisarzy, między innymi takich jak ja. Jeśli bywacie na konwentach, jeśli jeździcie na konwenty, albo jeśli macie zamiar na konwenty zajrzeć, to koniecznie chodźcie na sale prelekcyjne. Nie kręćcie się tylko tu i tam, popijając piwo i rozmawiając ze znajomymi, bo w moim przekonaniu to jest trochę zmarnowanie konwentu. Najciekawsze rzeczy, tak jak ja uważam, dzieją się na salach prelekcyjnych, zwłaszcza tych, gdzie są dyskusje o literaturze, to są tak zwane sale literackie. Tam naprawdę dużo ciekawych rzeczy się dzieje i zresztą ja tam wykładam, dlatego warto tam być. Dlatego dzisiaj po tej długiej przerwie przywita się z Wami mój identyfikator konwentowy. Jak widzicie, to jest nie tylko takie oznaczenie, że jestem twórcą programu tego konwentu i jestem informacją o moim imieniu i nazwisku, ale też widzimy orła imperialnego, Akile. Ten orzeł nie jest dołączany do identyfikatora. Ja go dostałem w prezencie od Igi i Piotra, od moich fanów i czytelników, którzy też oglądają ten kanał YouTube'owy. Bardzo dziękuję. Także byłem jedynym posiadaczem takiego oto trofeum dodatkowego na identyfikatorze. Iga i Piotr pozdrawiam. O czym dzisiaj będę mówił? No, wypadałoby powiedzieć dwa słowa na temat trzęsienia ziemi w Nepalu, więc powiem tylko tyle. No, 3700 osób zabitych, 6000 osób zmarłych. No, pamiętajmy o tych ofiarach, dobrze? Niech nasza wrażliwość nie będzie wprost proporcjonalna do kwadratu odległości, prawda? Pamiętajmy, że to są ludzie, którzy tam giną, którzy są ranni i no, nie ignorujmy ich nieszczęścia. Druga rzecz, dowiedziałem się dzisiaj, to jest chyba nie najnowsza wiadomość, że niemieckie kina, te takie mniejsze kina, 6 tysięcy konkretnie, zbojkotowało najnowszy film o Avengersach. Powiedzieli, że nie będą wyświetlać tego filmu, dlatego że Disney żąda od nich za dużo. No, bardzo nieładnie. Jeśli chodzi o tę firmę, ja sobie pozwoliłem zajrzeć na stronę internetową Disneya. Tak wygląda. I zobaczyć, jakie mają wartości, ponieważ, jak wiecie, się zajmuję tym zawodowo. No to byłem ciekawy, więc innovation, no to innowacja, prawda? Naturalna sprawa. Quality, jakość, ok, nic nowego. Community, czyli społeczność. No. We create positive and inclusive ideas about families, tak? Czyli tworzymy ciekawe idee dotyczące rodziny. No bardzo ładnie. Czy państwo z Disneya uwzględniają również rodziny tych, którzy są właścicielami tych kin? We provide entertainment experiences for all generations to share, tak? Czyli stworzymy rozrywkę dla wszystkich pokoleń. No i znowu się okazuje, że dla tych pokoleń, które stać, tak, a nie dla wszystkich. Storytelling, czyli opowiadanie historii, optymizm. No i chyba państwo z Disneya są bardzo optymistyczni, myśląc, że wszystkich stać na ich filmy. I decency na koniec, czyli przyzwoitość. Disney chce być przyzwoitym, w każdym razie deklaruje przyzwoitość. No bardzo ciekawe.
We honor and respect the trust people place in us, tak? Honorujemy i szanujemy zaufanie, jakie w nas pokładają ludzie. No bardzo ładnie, naprawdę ciekawe. Our fun is about laughing at our experiences, at ourselves. Czyli umiemy się śmiać z samych siebie. No to brawo, to brawo. Najwyższy czas, żebyście się z siebie pośmiali i żebyście troszeczkę stonowali. Jak pisze Tom Hopkins w swojej książce Sztuka sprzedawania, zetrzyj z oczu błysk chciwości. Zaczniemy może od tego, że jest taki pisarz, nazywa się Italo Calvino i on na swojej, nie wiem, stronie internetowej albo gdzieś w jakimś czasopiśmie, w eseju zatytułowanym Dlaczego warto czytać klasykę, podał 14 powodów, dla których warto tę klasykę czytać. On wyszedł z takiego założenia, że strasznie dużo ludzi udaje, że czytało klasykę, albo wstydzi się, że jej, albo, no właśnie, jedno wynika z drugiego, i bo wstydzi się, że tej klasyki nie czytało. Więc on, żeby zachęcić jednak ludzi do tego, żeby przeczytali, żeby spróbowali, bo warto, no to stworzył takich 14 powodów. Spróbujemy się im przyjrzeć i odnieść do nich, dobrze? Po pierwsze, przeczytanie świetnej książki po raz pierwszy dopiero wtedy, gdy jest się dorosłym, sprawia niezwykłą przyjemność. Zupełnie inną, choć nie można powiedzieć, że mniejszą lub większą, niż jej lektura w młodym wieku. No, w tym momencie Calvino się uśmiecha i mówi: kochany, no, nie ma niczego złego w tym, że nie czytałeś do tej pory Buddenbrooków Manna. Możesz sobie przeczytać teraz, to przeżyjesz coś innego. Tak? I rzeczywiście, moim zdaniem, jest tym dużo prawdy. To znaczy, chyba lepiej czytać klasykę jako osoba dorosła, a nie jako taki super, hiper młodzieniec, bo się wtedy więcej widzi, więcej się rozumie. Chociaż sam przeczytałem trochę klasyki jeszcze w młodym wieku i wtedy też bardzo ją przeżywałem. Drugi punkt. Klasyką nazywa się książki cenione przez tych, którzy przeczytali je i pokochali. Jednakże równie cenne są one dla tych, którzy mają szczęście czytać je po raz pierwszy w odpowiednim momencie swojego życia, by najwięcej wyciągać z nich dla siebie. No trochę takie masło maślane. Nie wiem, czy pan Calvino rzeczywiście miał coś głębokiego tutaj na myśli. Ja na razie nie widzę. Może dlatego, że jestem zmęczony. 3. Dlatego też należy znaleźć czas, by ponownie przeczytać najważniejsze książki swojej młodości. No tak, tak. To jest, mam wrażenie, znowu taki uśmiech. Nie wstydź się, że nie przeczytałeś. Udawaj, że dopiero, że czytasz drugi raz. I nikt się nie będzie z siebie śmiał. 4. Każde ponowne czytanie jest tak samo odkrywczą podróżą, jak czytanie po raz pierwszy. I tutaj jest sporo prawdy. To znaczy, jeśli mamy do czynienia z dobrą książką, naprawdę dobrą książką, to można ją czytać 2, 3, 4 razy i za każdym razem odkrywa się w niej coś innego. To jest w ogóle coś takiego, o czym warto by tutaj rozwinąć. Mianowicie tak, jak jesteście gdzieś w autobusie, w przychodni, w szkole i słyszycie dwóch ludzi rozmawiających, czy dwoje ludzi rozmawiających o jakiejś książce, to bardzo często pada takie pytanie: a o czym to jest? A o czym to jest? No i wtedy zazwyczaj rozmówca udziela odpowiedzi: a no to jest o smoku, który uciekł z więzienia, albo o to jest o czarodzieju, który postanowił pójść własną drogą i zmierzyć się ze złem, albo a to jest o takim kosmonaucie, który bał się wysokości. I to jest opis książki. No więc chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o dobrą literaturę, to ona zazwyczaj jest o wszystkim. I to jest różnica między literaturą średnich lotów, w której rzeczywiście można powiedzieć, o czym to jest, a literaturą naprawdę wysoką, tak zwaną klasyczną. Bo w niej, z moich obserwacji wynika, otwiera się mnóstwo takich mikrokosmosów, które jeśli w nie się zagłębić, jeśli się nad nimi zastanowić, to urastają do megakosmosów. Tak naprawdę dobra literatura, ta klasyczna literatura, to jest literatura o wszystkim, prawda? I dlatego warto ją czytać kilka razy, bo nigdy tych wszystkich mikrokosmosów nie odkryjemy za pierwszym czytaniem. Dalej pan autor tutaj tych 14 punktów
Mówi tak. Każde czytanie klasycznego dzieła jest w rzeczywistości jego ponownym odczytaniem. I tutaj rzeczywiście też ma rację. Klasyk to książka, która nigdy nie wyczerpuje tego, co ma nam do przekazania. Tak jakby się troszeczkę powtarza autor. Klasykami są książki, które noszą na sobie piętno wcześniejszych interpretacji, które pozostawiają po sobie ślady w kulturze, w której się pojawiły. No, ten punkt mógłby sobie darować, bo jest oczywisty po prostu. Klasyczne dzieło niekoniecznie musi nas nauczyć czegoś, czego nie wiedzieliśmy wcześniej. No to jest ciekawy punkt, który chyba jest znowu uśmiechem do tych, którzy nie czytali. No niekoniecznie jest tak, że każde dzieło jest odkrywcze, hiper, super, nadmiernie odkrywcze. Możesz przeczytać coś, co już wiedziałeś mądralu wcześniej. Chociaż tak szczerze mówiąc, mam wrażenie, że każda książka, którą przeczytałem, czegoś mnie nauczyła, nawet nie klasyczna, co dopiero te wielkie dzieła. 9. Dzieła klasyczne wydają nam się tym świeższe i zaskakujące, im bardziej byliśmy przekonani, że wiedzieliśmy już o nich wszystko ze słyszenia. To prawda, to prawda. Jeśli mamy jakieś wyobrażenie, czym jest Mistrz i Małgorzata, i później przeczytamy Mistrza i Małgorzatę, to jesteśmy zaskoczeni. Ja pamiętam mojego przyjaciela, któremu opowiadałem o kocie behemocie, który pije wódkę, trzymając ją w jednej łapce i zagryza tam ogórkiem kiszonym, o tym, jak jeden z bohaterów się zastanawia, jak można się przedostać do Jałty w tak krótkim czasie i wpada na pomysł myśliwiec, że to musiał się tam ten jeden z bohaterów dostać myśliwcem, bo jeśli nie myśliwcem albo żadnym innym transportem, to po prostu w Jałcie go być nie może. To było śmieszne i ten mój przyjaciel mówi, to o tym jest Mistrz i Małgorzata? Taka śmieszna książka, to ja muszę ją przeczytać. Słowa klasyka używamy także w stosunku do tych dzieł, które stanowią ekwiwalent całego wszechświata, będąc czymś w rodzaju starożytnego talizmanu. No właśnie to są te mikrokosmosy, o których mówiłem. Dalej, autor dzieła klasycznego nigdy nie pozwala czytelnikowi pozostać obojętnym. Czytelnik zawsze określa siebie w relacji z autorem dzieła, nawet jeśli określa się w opozycji do niego. No nie wiem. No nie wiem. Czy tutaj się zgodzę z autorem tych 14 punktów? To był punkt 11. Dlatego, że no jak się przeczyta, powiedzmy sobie, Annę Kareninę, Lwa Tołstoja, to w jaki sposób ja mam się, nie wiem, zgadzać, albo być obojętnym, albo się nie zgadzać z tym. To jest po prostu opowieść bardzo wnikliwa, psychologiczna, opowieść obyczajowa, o miłości i cierpieniach z nią związanych w danym społeczeństwie, w danej kulturze. Nie wiem za bardzo, co ma tutaj autor na myśli. Klasyk to książka, która pojawia się przed innymi klasykami, jednakże każdy, kto czytał przed nią inne klasyczne dzieła, od razu rozpoznaje jej miejsce na literackim drzewie genealogicznym. Chciałoby się powiedzieć WTF, nie wiem o co chodzi autorowi. Klasyk jest taką książką, wobec której teraźniejszość staje się szumem w tle, a która jednocześnie nie może bez tego szumu istnieć. I znowu wydaje mi się, że punkt zupełnie niepotrzebny, jakiś taki blady i oczywisty. I 14. punkt. Klasyk jest jednocześnie takim dziełem, które trwa jako tło, nawet wtedy, gdy zupełnie niekompatybilna z nim teraźniejszość przejmuje chwilowo kontrolę nad sytuacją. Okej, okay, whatever, nie wiem za bardzo o co panu Italo Calvino w tym punkcie także chodziło. Niemniej kilka ciekawych obserwacji tutaj pan Calvino przedstawił. I teraz co? I teraz powiem wam, dlaczego moim zdaniem warto czytać klasyki. Wybaczcie, że byłem lekko złośliwy wobec autora tych 14 punktów. Dlaczego sobie pozwoliłem na taką złośliwość? Chyba dlatego, że ja widziałem w internecie, jak ludzie cytowali tego pana i powoływali się, mówili, popatrzcie, pan Calvino mówi, dlaczego warto czytać klasyki i tak dalej. Przeczytałem te punkty i myślę sobie, Chryste Panie, to niczego ciekawszego nie umiał wymyśleć. No oczywiście były tam interesujące takie wprawki, ale albo zbyt górnolotnie napisane, albo troszeczkę niezrozumiałe, albo za bardzo metaforycznie napisane. No w każdym razie ja nie byłem w stanie jakiejś wielkiej głębi w tym dostrzec. Natomiast mam wrażenie też, że zwłaszcza rodacy, Polacy cenią zwłaszcza myśli tych, których nazwisko kończy się na właśnie jakieś Calvino, właśnie jakieś James Smith albo
inny Gurola. W każdym razie musi to być nazwisko niepolskie, no bo co Polak ciekawego może wymyślić? No więc teraz zobaczymy, co Polak wymyślił. Więc dlaczego zdaniem przybyłka, przepraszam, ja nazywam się Calvino, no ale mam fajny pseudonim Martin and Dream. Dlaczego według przybyłka warto czytać klasyki? Po pierwsze, klasyk, to pan Calvino zauważył, to jest zwykła książka, nie trzeba się jej bać. Mam wrażenie, że bardzo wielu ludzi podchodzi do tych pozycji klasycznych, znanych na całym świecie, trochę jak Dora Roga, że to jest książka groźna i na pewno bardzo trudna, napisana niezrozumiałym językiem, ciężka, ponura, i lepiej ją omijać z daleka. No więc nie. Pierwsza obserwacja to jest taka, że pozycje tak zwane klasyczne to są po prostu świetnie napisane książki. Dla ludzi. Tam są zwykli bohaterowie, którzy mają zwykłe, bardzo często kłopoty, a nawet jeśli jest tam odrobina niezwykłości, to przecież fantastykę też czytamy. I czym się różnią od zwykłych książek klasyki? Po prostu tym, że to są świetne książki. To są książki, które wciągają, porywają, nie dają się od siebie oderwać, za pewnymi wyjątkami, o których też za chwilę wspomnę. W każdym razie nie ma co się ich bać. Warto po nie sięgać, ledwo sięgniemy, przeczytamy pierwsze zdanie, drugie zdanie, trzecie zdanie i raptem wciąga nas autor w doskonale napisaną historię. Więc po pierwsze, klasyki to są po prostu zwykłe książki, tylko że bardzo dobrze napisane. Po drugie, klasyki zawierają w sobie coś, co ja niezwykle cenię osobiście, mianowicie mikroobserwacje. I to są właśnie te wszechświaty, o których przed chwilą mówiłem. Można powiedzieć, że autor klasyka, czyli ten bardzo dobry autor, to jest człowiek, który potrafi zatrzymać niejako w czasie jakąś sytuację i przeanalizować te najważniejsze dla nas, chociaż niedostrzegalne w zwykłym życiu, rzeczy, które się dzieją w naszej głowie, kiedy podejmujemy jakieś decyzje, kiedy jesteśmy w jakiejś sytuacji, te drobne, subtelne rzeczy, które decydują tak naprawdę o jakości życia. Na przykład zastanówcie się, te osoby, które prowadzą samochód, zastanówcie się, jakie to jest uczucie, kiedy jedziecie samochodem już kilka godzin, słuchacie jakiejś ulubionej swojej muzyki. Co się wtedy dzieje w waszej głowie? A wtedy w waszej głowie dzieją się bardzo ważne rzeczy, na przykład przeżywacie jakąś ekstazę związaną z tą muzyką, albo wracają wasze wspomnienia gdzieś z dzieciństwa. To są istotne rzeczy. Albo co się dzieje w waszej głowie, kiedy leżycie na leżaku, albo na ręczniku gdzieś na plaży, wieje wiatr, szumi woda, szumi morze, jezioro, you name it. Dlaczego wtedy się nie nudzicie? Zwróćcie uwagę, że można leżeć nieruchomo na tak zwanym łonie przyrody i się nie nudzić. Nie gra żadne radio, nie gra telewizor, nikt z nami nie gada, a mimo wszystko my się nie nudzimy. I dobry autor jest w stanie dokonać niejako sekcji tego wydarzenia, tego momentu egzystencjalnego, w którym tkwimy, tak? I to nie jest nudne, to są bardzo ciekawe obserwacje. Niejako dobry autor analizuje małe rzeczy i pokazuje, że w tych małych rzeczach są rzeczy wielkie, bo to one tak naprawdę decydują o naszej jakości życia. I to jest niesamowite właśnie w dobrych autorach, że oni się nie spieszą, ale chwilami potrafią zwolnić, bardzo zwolnić, zatrzymać czas i pokazać, co jest w środku, co jest w tej szczelinie czasowej. Po trzecie, wracając do tego, o czym mówiłem przed kilkoma minutami, do tego hipotetycznego dialogu, mianowicie o czym to jest napisane. Więc autorów, którzy pisali o smokach, o krasnoludach, o elfach, goblinach, orkach itd., było mnóstwo. Dlaczego w takim razie tylko pan Tolkien, tylko pani Ursula Le Guin i kilku innych autorów, których nazwisk teraz nie będę przytaczał, dlaczego tylko oni się wywindowali na jakieś szczyty, a reszta autorów i autorek nie? Przecież wszyscy pisali o smokach, wszyscy pisali o goblinach, wszyscy pisali o elfach. Dlaczego więc tylko niektórzy? No więc moim zdaniem dlatego, że nieważne jest tak naprawdę, albo mało ważne jest to, co się pisze, a ważniejsze jest to, jak się to robi, jak się pisze. Czyli ważniejsze jest nie przebieg wydarzeń, ale
punkt widzenia autora i sposób jego interpretacji tych wydarzeń. To, w jaki sposób on zabarwia te wydarzenia swoją osobowością, swoim sposobem widzenia, swoją wrażliwością. To jest dopiero istotne. I znowu, autorzy klasyków to są zazwyczaj ludzie bardzo wrażliwi, osobowości, wybitne osobowości, które właśnie tą swoją wybitną osobowością zabarwiają wydarzenia. Przypomnijmy sobie na przykład scenę z Władcy Pierścieni Tolkiena, kiedy Gandalf i drużyna pierścienia siedzą sobie w Morii, nie wiedzą, którędy iść, są trzy wyjścia. Z tego co pamiętam, Gandalf się zastanawia, czy tym wyjściem, czy tym wyjściem, czy tym wyjściem podążyć. No wszyscy czekają na jego decyzję. A Gandalf mówi, to pamiętam z adaptacji filmowej Petera Jacksona, I have no memory of this place. Nie pamiętam tego miejsca. I w końcu mówi, ok, pójdziemy tędy. Na to pyta go Pippin czy Merry, znowu nie pamiętam. Czyli przypomniałeś sobie. Na to Gandalf mówi, nie, po prostu stąd najmniej śmierdzi. Jeśli nie wiesz, co robić, kieruj się nosem. I to jest taki humorystyczny, krótki fragmencik, który pokazuje rzecz niezwykle cenną. Po prostu Tolkien pisał sobą tę powieść, tak? Nieważne było, co opisuje, znaczy, okej, było ważne, ale tak naprawdę ważniejsze było to, jak to robi. A robił to lekko, z humorem, z pewnym dystansem, no i przede wszystkim po swojemu. No właśnie, robił to przede wszystkim po swojemu. Tutaj mam taką książeczkę, jak widzicie, bardzo, bardzo zniszczoną, pod tytułem Sygnowano Ernest Hemingway. To jest zbiór jego felietonów. Ci, którzy nie wiedzą, to już są poinformowani. Hemingway był nie tylko pisarzem, ale felietonistą, dziennikarzem. I akurat w tej książeczce mamy do czynienia z jego felietonami sprzed II wojny światowej, też z Hiszpanii, tam z wojny domowej i z czasów II wojny światowej. No i co? Przecież my to wszystko znamy. Wiemy, co się działo przed II wojną światową, podczas. Po co czytać Hemingwaya? No właśnie, po co go czytać? Po co czytać opowieści człowieka, który opowie nam o wydarzeniach, które są opisane w podręcznikach historii? Zastanówmy się. To jest właśnie odpowiedź, odpowiedź już podałem wcześniej. Czyli ważne jest, kto to pisze, dlatego że nic nie zastąpi nam punktu widzenia. Tak naprawdę moim zdaniem, nie trzeba się ze mną zgadzać, klasykę warto czytać dla tego punktu widzenia, dla punktu widzenia autora, który oceni, zinterpretuje dane wydarzenie zgodnie ze swoją, jak już mówiłem, wrażliwością, ze swoim intelektem, ze swoją mądrością. I dwie osoby opisujące to samo mogą to zrobić zupełnie inaczej. Jedna to zrobi na sposób prymitywny, powierzchowny, byle jaki, a druga otworzy przed nami drugie dno, trzecie dno, czwarte dno, ukaże to w szerszym kontekście i raptem się okaże, że nie jest to wcale takie banalne wydarzenie. Zastanówmy się, jakie mogą być toposy książek, czyli jakie mogą być tematy, takie klasyczne wzorce opowieści. No, książka może być o miłości, może być o zdradzie, może być o konflikcie powinności i serca, może być to książka o morderstwie, o kradzieży, o ucieczce, o pogoni i tak dalej. To wszystko już było. To wszystko już było. To już pisał o tym Homer, to już epos o Gilgameszu sumeryjskim opowiada o takich rzeczach. Więc po co to wszystko powtarzać? No właśnie, gdyby ważne było tylko to, co jest napisane, to już nikt nigdy żadnej książki by prawdopodobnie nie napisał, bo po co, jak to wszystko było? Więc klasyk to jest taka książka, w której znowu ten punkt widzenia, ta osobowość, ta wrażliwość autora jest na tyle interesująca, że odkrywa się znowu pewne rzeczy na nowo. Kolejny punkt mówi o tym, że kiedy czytamy książkę klasyczną, to mamy zazwyczaj do czynienia z bardzo mądrym człowiekiem. No, musimy poczynić takie założenie, prawda, że klasyków nie piszą idioci, tylko raczej ludzie mądrzy i bardzo mądrzy. Jest to kontakt wyjątkowy, dlatego że mamy do czynienia z zapisem jego myśli, jego przemyśleń, jego obserwacji, akcji napisanej jego piórem,
w sposób niezwykle uporządkowany. Może Wam się wydawać, że tutaj taki kontakt, jaki macie w tej chwili ze mną, że to już jest fajny kontakt, tak? Bo widzicie mnie na żywo, widzicie moją gestykulację, słyszycie ton mojego głosu. Ale tak naprawdę to jest marny kontakt z tego punktu widzenia, dlatego że ja wolałbym, żebyście czytali moje książki, niż żebyście mnie oglądali. Dlatego że ja w tej chwili staram się uporządkować swoje myśli i przekazać Wam w najbardziej klarowny sposób to, co mam do powiedzenia. Ale gdybym pisał, to przeczytałbym wielokrotnie to, co napisałem, wielokrotnie bym to poprawił i poukładał to tak, żeby wszystko było maksymalnie klarowne i jak najbardziej dobitne. I w dodatku zadbałbym o to, żebym niczego nie pominął, żebym niczego nie przemilczał. A w takiej wypowiedzi bezpośredniej, owszem, no fajnie się ogląda faceta, który macha rękami, natomiast no mogę coś pominąć. Może mi się nie udać powiedzieć czegoś dostatecznie dobitnie, tak? A kiedy się ma to zapisane, a chciałbym rozwiać Wasze wątpliwości, to nie jest tak, że jak się pisze książkę, to napisze się ją raz, napisze się słowo koniec i jest po wszystkim. Nie, tak nie jest, tak nie jest. To napisanie tak zwanego pierwszego draftu nie jest bardzo skomplikowane. To potem praca nad tekstem powoduje, że ten tekst nabiera blasku, że ten tekst się robi coraz lepszy i w końcu mamy do czynienia z czymś wyjątkowym. Jeśli autor poważnie traktuje swoją pracę, nie wszyscy współcześni autorzy poważnie traktują swoją pracę. Niektórzy piszą na kolanie, napiszą i już leci do wydawnictwa tylko dlatego, że autor ma nazwisko, no niestety tak jest. To jeśli poważnie traktuje swoją pracę, to poprawia tekst wiele, wiele, wiele razy, aż ten tekst jest w jego odczuciu idealny, albo jeśli nie stać go na takie odczucie, bo często autorzy są największymi krytykami swoich dzieł, do takich autorów ja należę, to przynajmniej mówi: OK, już więcej nie dam rady tego poprawiać, już zaczynam psuć, już oddaję to redaktorowi. Więc wracając do głównej myśli, w klasyku mamy kontakt z mądrym człowiekiem, z uporządkowaną myślą tego mądrego człowieka. To jest kontakt wyjątkowo dobrej, high-endowej jakości. Gdybyśmy spotkali tego autora w kawiarni, przy filiżance kawy, na spacerze w parku, to zaręczam Wam, że mógłby się Wam wydać wcale nie taki super, hiper interesujący, jakim jest na kartach swojej książki. Dlatego, że wtedy, kiedy czytacie jego książkę, to widzicie go w najwyższej możliwej formie, tego autora. Natomiast kiedy spotkacie go w parku, on może być na kacu, on może być smutny, on może być zmęczony i on może w danym momencie nie mieć niczego ciekawego do powiedzenia. Zatem wracając, czytamy klasyka, czytamy przemyślenia bardzo mądrego człowieka. Idąc dalej, co z tego wynika? Że czytamy przemyślenia, obserwacje, akcje zapisaną przez mądrego człowieka. No, zachodzi coś niesamowicie ważnego w moim odczuciu, mianowicie pozytywna infekcja. Czytając kogoś mądrego, zaczynamy się pozytywnie infekować jego sposobem myślenia. To jest najprostszy sposób nauki. Obserwacja. Obserwuję mistrza i poprzez tę obserwację zaczynam się zachowywać jak on. To się tyczy sztuk walki, tak? Bruce Lee obserwował swoich nauczycieli i dzięki temu był w stanie powtórzyć wkrótce ich ruchy. To się tyczy na przykład terapii. Młody adept obserwuje mistrza terapeutę i po jakimś czasie jest w stanie powtórzyć pewne jego zachowania. To się tyczy wykładów, bycia trenerem biznesowym, czyli mojego zawodu i wielu innych rzeczy. I to się również tyczy normalnego, codziennego życia. Kiedy czytamy dobrego autora albo autorkę, w pewnym momencie zaczynamy rozumieć jego, jej sposób rozumowania, sposób widzenia świata i zaczynamy go przejmować. I to jest bardzo dobra, bardzo fajna infekcja. Ja tutaj mam pod ręką kilkanaście audiobooków, dlatego że ja bardzo lubię słuchać książek w samochodzie, bo jeżdżę bardzo dużo samochodem. I mam tutaj na przykład taką książeczkę Kubuś Fatalista, Denisa Diderota, czytane przez Cezarego Pazurę. Więc ja pamiętam tam taką pewną scenę, jak Kubuś jest ranny w kolano.
To nie jest Kubuś Puchatek, to jest zwykły mężczyzna. Ma mało pieniędzy, ale na tyle dużo, żeby opłacać lekarza w pewnej wsi i on mieszka tam u tego lekarza, ten lekarz mu opatruje to ranne kolano. I pewnego razu Kubuś wybiera się na spacer, żeby to kolano pracowało. No i kiedy wybiera się na spacer, to spotyka kobietę, która niesie dzban oliwy, potyka się, ta oliwa się wylewa, dzban się rozbija i ta kobieta biadoli, płacze. Wtedy Kubuś się pyta, ile kosztowała ta oliwa, dowiaduje się, że bardzo dużo, daje jej wszystko, co miał. Wszystko. No ta kobieta jest bardzo oczywiście szczęśliwa, a Kubuś już bez grosza przy duszy wraca do wsi, w której mieszkał, do tego lekarza, mając przykrą świadomość, że już nie będzie miał możliwości mu zapłacić. No i oczywiście nie informuje ani żony tego cyrulika, ani samego lekarza, że nie ma pieniędzy. Następnego dnia budzi się rano i podają mu śniadanie. On nie chce tego śniadania. Podają mu jakieś tam lekarstwa, czy chcą mu przewinąć opatrunek na kolanie. Nie chce. Dlaczego? Bo nie ma czym zapłacić. W pewnym momencie rozlega się pukanie, gospodarz otwiera drzwi, w drzwiach stoi lokaj, ale lokaj gdzieś z pobliskiego zamku i mówi, czy tutaj mieszka? Kubuś. Ano, mieszka. I wtedy lokaj mówi tak, że ta kobieta, która rozbiła dzban z oliwą, jest służką z tego pobliskiego zamku. Pan zamku dowiedział się o szlachetnym czynie Kubusia i zaprasza go do siebie, a tym bardziej go zaprasza, że o czym nie powiedziałem, nie wspomniałem. Kubuś, jak wracał po tym szlachetnym czynie, kiedy oddał tej dziewczynie wszystkie swoje pieniądze, został w lesie napadnięty przez zbójców, którzy logicznie założyli, że jeśli dał tej dziewczynie tyle pieniędzy, to znaczy, że przy sobie ma o wiele więcej. No, mylili się, Kubuś nie miał nic, w każdym razie jeszcze pysk mu obili. No więc Kubuś oczywiście z radością zgadza się na odwiedzenie pana zamku, bo pan zamku oferuje mu gościnę. Więc Kubuś jest zadowolony, a Cyrulik, ten, który się nim zajmował, mówi do niego tak: Kubusiu, Kubusiu, proszę cię bardzo, powiedz tam temu panu w zamku, że chcesz, żebym zajmował się tobą tylko ja. Kubuś mówi, ale tam chyba mają już lekarza swojego zamkowego. Na to Cyrulik, no mają i to pewnie niezłego. Kubuś mówi, no to dlaczego ja mam mówić, że chcę ciebie? Na to lekarz. A czy nie jesteś mi coś winien? Czy nie zajmowałem się tobą przez miesiąc? Czy nie opatrywałem twojego kolana? Czy nie byłem dobrym lekarzem? No, czytelnik wie, że tak było, ale nie za darmo, prawda? To nie była usługa gratis, za to Kubuś słono płacił. I Kubuś mówi tak: czyli chcesz, żebym wyświadczył ci przysługę, a innemu człowiekowi wyświadczył krzywdę, tutaj ma na myśli tego lekarza, który żyje na zamku, tylko dlatego, że tamten jest dla mnie obcą osobą, a ciebie znam. Zwróćcie uwagę, jaka to jest celna, głęboka obserwacja. Kubuś Fatalista został napisany dawno temu, to nie wiem, XVII wiek chyba, poprawcie mnie w razie czego. Jaka to jest fajna, celna obserwacja. Wystarczy, że kogoś znamy, ten ktoś prosi nas o przysługę i jesteśmy często gotowi w jakiś sposób zadośćuczynić tej prośbie, tylko dlatego, że to jest nasz znajomy, ale w ten sposób możemy podeptać czyjeś marzenia, czyjąś karierę, czyjeś życie, tylko dlatego, że go nie znamy. Czy to jest ładne? Na to zwraca uwagę właśnie Denis Diderot w swojej książce i trzeba przyznać, że to jest bardzo współczesna, bardzo ciekawa obserwacja. No i to by było tyle, jeśli chodzi o tę całostkę. Czyli, tak jak mówiłem, infekujemy się sposobem myślenia autora. No i jest się czym infekować, szczerze mówiąc, bo kiedy czytamy Tołstoja, czy Bułhakowa, czy innych mistrzów, to oni pokazują nam świat w sposób tak subtelny, tak zróżnicowany, że po prostu stajemy się mądrzejszymi ludźmi dzięki ich obserwacjom. Ja ostatnio skończyłem odsłuchiwać znowu Kapuścińskiego Podróże z Herodotem, no i też czuję się wzbogacony, bo to jest kolejna rzecz, dla której warto czytać klasykę. Ona po prostu wzbogaca, poszerza horyzonty, powoduje, że jeśli byśmy sobie mieli wyobrazić własną psychikę jako pomieszczenie z wieloma pokojami,
to im więcej klasyki czytamy, im więcej dobrej literatury czytamy, tym w tych pokojach jest więcej mebli, więcej cudownych przedmiotów, jakichś tam złotych zegarów, posążków, rzeźb, obrazów, dywanów, lampek itd. To wszystko jest świetnej jakości, to wszystko jest dziełem sztuki. Tak, w ten sposób można sobie wyobrazić wzbogacanie przez literaturę, piękną literaturę klasyczną. Co dalej? No, dalej są też pewne zabawy z klasyką. Mianowicie może się okazać, że kiedy poznajemy jedną książkę, drugą książkę, trzecią, czwartą, raptem zaczynamy znajdować w nich punkty wspólne, tak jakby te książki w niektórych miejscach się przenikały, stykały ze sobą. Na przykład mamy tutaj książeczkę napisaną przez Miao Xing, Wspomnienia chińskiej kurtyzany, akurat czytane przez panią Magdalenę Zawadzką. No to jest opowieść o zupełnie innej kulturze. My nie znamy takiej kulturze, o kulturze chińskiej, tej sprzed II wojny światowej, gdzie kurtyzany, nie prostytutki, ale świadczące bardzo zbliżone usługi, były cenione, były uwielbiane, były otoczone nimbem pewnej takiej egzotyki. I opisany w tej książce jest Szanghaj. Szanghaj, w którym między innymi, bo tam bardzo wiele miejsc odwiedza główna bohaterka tej książki, jest między innymi opisany Szanghaj i ryksze, i rykszarze, prawda? Ryksze, czyli te takie dziwne pojazdy, które są ciągnięte przez rowerzystę. No i główna bohaterka tam kilka razy z takiej rykszy korzysta. A tutaj mamy książeczkę Imperium Słońca J.G. Ballarda, czytane przez Zbigniewa Zamachowskiego, też Szanghaj. Też Szanghaj, czas II wojny światowej, a Miao Xing opisuje również II wojnę światową we wspomnieniach chińskiej kurtyzany. Czyli mamy dwie książki, które w pewnym momencie opisują to samo miasto z dwóch różnych punktów widzenia. I główny bohater Imperium Słońca widzi ryksze, którymi jeżdżą kurtyzany i prostytutki. I można sobie to tak wyobrazić, że w jednej z tych ryksz, którą obserwuje główny bohater Imperium Słońca, siedzi właśnie Miao Xing, czyli główna bohaterka książki Wspomnienia chińskiej kurtyzany. We wspomnianym już przed chwilą dziele pana Kapuścińskiego Podróże z Herodotem znowu widzimy Szanghaj, ale tym razem no, dekadę po II wojnie światowej. Ten Szanghaj odwiedza główny bohater książki, czyli pan Kapuściński. I znowu możemy przyjrzeć się temu miastu oczami Kapuścińskiego, troszeczkę już innemu. Możemy sobie mówić, aha, to jest to miejsce, gdzie dorastał bohater Imperium Słońca, gdzie przez jakiś czas pracowała kurtyzana, główna bohaterka książki Miao Xing. I właśnie w to miejsce tymi samymi ścieżkami podąża w tej chwili pan Kapuściński. Inny przykład. Mamy książeczkę Juliusza Verna 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi pana Macieja Sztura. Znaczy nie Macieja Sztura, tylko czytaną przez Macieja Sztura. I mamy książkę pana Nikosa Kazanckisa Grek Zorba. W obu tych książkach wspomniane jest powstanie w Grecji, walki narodowo-wyzwoleńcze. Ja dokładnie nie znam historii, w każdym razie no, coś tam się w tej Grecji ciekawego działo. No i co? Pisze o tym Kazanckis, pisze o tym Verne. Verne wspomina o tym, że właśnie kapitan Nemo dotował to powstanie. No i co? Pisze o tym również Lew Tołstoj w Annie Kareninie. Pod sam koniec jeden z głównych bohaterów tej książki właśnie wyjeżdża do Grecji, żeby walczyć tam, prawda? Czyli znowu mamy to przenikanie się tekstów, które traktują o podobnych rzeczach albo w pewnym miejscu się stykają. To jest bardzo ciekawe doświadczenie natrafić na taki punkt. Kolejna sprawa to jest taka. Moim zdaniem, nie trzeba się z moim zdaniem zgadzać,
Nie ma dobrej książki bez dobrej psychologii. Czyli dobry autor nie może być dobrym autorem, nie będąc dobrym psychologiem. Czyli tak naprawdę, jeśli czytamy dobrą literaturę, a klasyczna literatura jest przeważnie dobrą literaturą, to powoli, krok po kroku, stajemy się lepszymi psychologami. Zaczynamy lepiej rozumieć zachowania ludzkie, zaczynamy lepiej rozumieć motywy ludzkie. Weźmy dla przykładu Annę Kareninę, Lwa Tołstoja. Bardzo dowcipny fragment. No niestety nie mogę Wam tego fragmentu przeczytać, bo tutaj znowu mamy do czynienia z audiobookiem. Tym razem czytana książka jest przez panią Annę Polony. Lew Tołstoj zauważa coś takiego. Mamy tam do czynienia z mężem, który zdradza żonę, zresztą nie jednym. Jak on ma na nazwisko? Obłoński. Obłoński. No i obserwacja Tołstoja wygląda mniej więcej w ten sposób, że Obłoński, tak jak każdy mąż, który zdradza żonę, był dla swojej żony wyjątkowo uprzejmy i spełniał każdą jej zachciankę. No czy nie piękne? To jest krótka taka obserwacja, można powiedzieć mikroobserwacja, która pokazuje, że poczucie winy, które nosi w sobie mąż zdradzający, powoduje, że staje się ciepły, opiekuńczy i dbający o swoją żonę. Piękne, prawda? No więc to jest ta psychologia. Dlaczego jeszcze warto sięgać po klasykę? To jest ważne. Po to warto sięgać po klasykę, żeby się skonfrontować, czy ona jest rzeczywiście taka świetna, bo się okazuje, że bywają tytuły, które nie wiadomo jakim cudem stały się klasyczne, a tak naprawdę są szmiry, koszmarki, które nigdy nie powinny były stać się sławne. Pierwszy przykład, proszę się na mnie nie obrażać, Alicja w Krainie Czarów. Tutaj akurat czytane przez panią Edytę Olszówkę. Jakim cudem ta książka zyskała poklask? Jakim cudem doczekała się ekranizacji, jakichś powtórek, jakichś przedstawień? Chryste Panie, przecież to jest bełkot. To jest bełkot, to nie jest warte funta kłaków. Jest to jakaś tam powieść lekko mocno nawet surrealistyczna, ale tak naprawdę pierwszy, lepszy, bardziej wrażliwy uczeń liceum byłby w stanie napisać coś lepszego. Albo wystarczyło, żeby ktoś zapamiętał jakiś swój nieco bardziej dziwaczny sen i go po prostu szczegółowo zapisał i już by było coś ciekawszego. Ja wiem, że się mówi o tym, że autor Lewis Carroll parał się naukami ścisłymi i w tej książeczce zawarł jakieś tajemnice związane ze wzorami matematycznymi itd. Pieprzyć to, przepraszam bardzo. Jeśli coś jest bełkotem z punktu widzenia literackiego, to jest po prostu bełkotem. Niech on sobie zapisuje swoje wzory matematyczne gdzie chce i jak chce. Ale nikt mnie nie przekona do tego, że jeśli coś jest kiepską literaturą, to jest wartościowa literatura. Nie, 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 nie. Nie da się tego przełożyć jednego na drugie. Literatura zawsze jest najważniejsza w literaturze, tak? I znowu mamy tutaj przykład kolejnej szmiry. 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi, czyli Juliusz Verne. Tragiczna książka, po prostu tragiczna. To jest nieprawdopodobne, że znowu to coś doczekało się ekranizacji i to nie jednej i jest tak dobrze znane. Uwierzcie mi i posłuchajcie mnie. No, jeśli będziecie czytali tę książkę, to tylko na swoją odpowiedzialność. Nieprawdopodobnie nudna. Nieprawdopodobnie nudna. Ja pomijam już, że pan Maciej Sztur, nie podoba mi się jego interpretacja, jest przesadzona. Kapitan Nemo to jest jakiś, nie wiem, niewydarzony kabotyn, który mówi: Nie, panie Arono, i tak dalej. Sługa głównego bohatera, czyli profesora Arono, Conseil jest z kolei jakimś, nie wiem, kastratem. No, wam się podoba i tak dalej. No dziwactwo, przesadzone, przesadzone. Ale to nie jest wina pana Sztura, że ta książka jest po prostu zła. Może on się tak przy niej nudził, że też musiał w jakiś sposób się pobudzać tą przesadzoną grą. Nie wiem, być może tak. W takim razie cofam wszystkie swoje zarzuty. Tak czy owak, to jest opis, jak to
bohaterowie: Ned Land, oszczepnik, Kanadyjczyk, profesor Arono i jego sługa Conseil dostają się na pokład Nautilusa, czyli łodzie podwodnej tajemniczego kapitana Nemo, po czym jest opis do bólu szczegółowy, jak płyną z punktu A do punktu B, gdzie mamy podane dokładne dane na temat szerokości i długości geograficznej obu tych punktów. Następnie, jak płyną z punktu B do punktu C, następnie z punktu C do punktu D. Następnie mamy informacje o tym, jakie ryby widzieli, i uwierzcie mi, opisów tych ryb jest bez liku po prostu. Są podane nazwy normalne, nazwy łacińskie, opisy tych ryb, i w trakcie całej tej książki mamy podanych, nie wiem, ponad 100, może 150, może 200 nazw ryb i ich opisów. Jestem przekonany, że w książce to zajmuje często, nie wiem, stronę, dwie, trzy strony opisów tylko nazw ryb i ich wyglądu. Nazw ryb i ich wyglądu. I co? I nie mamy żadnych informacji na temat tego, kim jest kapitan Nemo, jakie ma motywy. Do samego końca książki te motywy są nieodkryte i książka jest zupełnie nieprawdziwa pod kątem emocjonalnym. To znaczy, tak naprawdę Verna nie interesuje to, co ludzie czują, jak się czują, do czego dążą, dlaczego robią to, a nie co innego, czyli jak są umotywowani. Pod względem psychologicznym to książka jest kompletnie położona. W tej książce jest tylko jedno: bardzo dokładny opis Nautilusa i bardzo przesadnie, do potęgi przesadnie, dokładny opis podróży tej łodzi podwodnej z punktu A do punktu C i co widzieli, tak? I to jest wszystko nieprawdopodobnie nudne. Dlaczego? Bo to jest po prostu marna literatura. To jest literatura, która popełnia wszystkie błędy tak zwanego hard SF, czyli tak zwanego twardego science fiction. Niektórzy zwolennicy tej literatury twierdzą, że najważniejszy jest w tej literaturze pomysł i opis świata, i żeby ta literatura była spójna ze współczesną autorowi wiedzą naukową. No błąd. No błąd. Jeśli się w ten sposób napisze książkę, to się napisze właśnie coś takiego, taką szmirę. Dokładnym przeciwieństwem tej książeczki jest Kubuś Fatalista Denisa Diderota. Denis Diderot, w przeciwieństwie do Verna, jest autorem, który zdaje sobie sprawę z tego, że nieważne jest w literaturze zupełnie skąd i dokąd podążają bohaterowie. Kubuś Fatalista i jego pan podążają z punktu A do punktu B, a Denis Diderot ani razu nie pisze skąd dokąd. Przeciwnie, śmieje się z czytelnika i mówi do niego: no i co, czytelniku, chciałbyś wiedzieć, dokąd jadą? A jakie to ma znaczenie? Chciałbyś wiedzieć, kogo spotkają? Ano, mogą spotkać zbójców, mogą spotkać wędrownych kuglarzy, mogą spotkać tego, tamtego. I co by się wtedy stało? Co by się wtedy stało? I jakie to ma znaczenie? Denis Diderot w swojej książce Kubuś Fatalista opowiada 1000 opowieści. Tam jest mnóstwo mikroopowieści opowiadane przez Kubusie swojemu panu. Te opowieści są bardzo pouczające, bardzo głębokie, bardzo dobre psychologicznie. Właśnie Denis Diderot jest dobrym psychologiem, w przeciwieństwie do pana Juliusza Verna. I do samego końca nie wiemy skąd, dokąd jechali. A u Juliusza Verna wiemy tylko skąd, dokąd jechali i nic z tego nie wynika. No jeszcze jeden kwiatek, mianowicie świat według Garpa, czyli John Irving. Znowu nie mam pojęcia, dlaczego ta książka stała się sławna. Nie zasługuje na to, moim zdaniem zupełnie. Marnie napisana, nie wiadomo, dlaczego główny bohater w pewnym momencie zostaje pisarzem, nie wiadomo, z czego się utrzymuje, nie wiadomo, dlaczego jego matka staje się sławną pisarką. Generalnie tak myślę, że ta książka stała się sławna tylko dlatego, że ona w jakiś tam sposób dyskutuje, może dyskusja to jest za duże słowo, troszeczkę się śmieje z feminizmu i chyba tylko o to w tym wszystkim chodzi, bo cała reszta nie zasługuje na miano dobrej literatury. Po prostu wiele rzeczy jest położonych i tyle. Czyli widzicie, warto czytać klasykę również dlatego, żeby od czasu do czasu natknąć się na takie ziółko jak Alicja w Krainie Czarów, czy właśnie Świata według Garpa, czy właśnie 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi i zacząć mieć własne zdanie. I tak się mądrzeć jak ja i powiedzieć: co? Świat według Garpa czytałem, byle co, byle co. Fajne, prawda? No i ostatni punkt, dlaczego warto czytać klasykę? Ano, żeby sobie poradzić z adaptacjami na przykład filmowymi,
czy no, jakimiś innymi, prawda, teatralnymi. I wtedy człowiek zaczyna rozumieć, że tak naprawdę nie da się przełożyć języka książki na język filmu. To znaczy, można przedstawić te same wydarzenia, ale nie da się przedstawić jednego tego, co jest najważniejsze w książce, o czym już mówiłem, punktu widzenia autora, sposobu, w jaki autor to opisuje, oceny autora danego zjawiska. Można przedstawić, że się, nie wiem, przewrócił koń, tak? Albo że się rozpadł stół, albo że ktoś powiedział to i to, ale już sposobu, w jaki to autor przedstawił, ale już metafory, jaką się posłużył, już nie. I wtedy się dowiadujemy, że tak naprawdę film to jest zupełnie inne medium i przedstawia nawet najlepsza adaptacja, na przykład Wielki Gatsby, tak, ostatnio został sfilmowany całkiem nieźle. Ja obejrzałem ten film z przyjemnością, bo to rzeczywiście autor, czyli pan, kto to napisał Wielkiego Gatsby'ego, napisał to Francis Scott Fitzgerald, tak, też odsłuchałem tę książeczkę, bardzo fajnie przeczytaną przez pana Dorocińskiego. I zorientowałem się, że tego, co jest w tej opowieści najważniejsze, no niestety nie ma w tym filmie. Nie ma. Dlaczego? Bo w tym filmie są wydarzenia, czyli co jest napisane, ale nie ma tego, jak to jest napisane. Czyli reasumując, dlaczego warto czytać klasykę według Przybyłka? Po pierwsze, miejmy świadomość, że klasyczne książki to są zwykłe książki, tylko w przeciwieństwie do innych świetnie napisane, więc nie bójmy się tych książek. Po drugie, pamiętajmy, że w dobrych klasycznych książkach mamy doskonałe mikroobserwacje, które pozwalają nam dostrzec to, co jest najważniejsze, najciekawsze w naszym własnym życiu, bo tak naprawdę przeglądamy się w tych książkach troszeczkę jak w zwierciadle. Po trzecie, tutaj zerkam na ekran komputera, bo tam mam ściągę. Po trzecie, dzięki klasykom zaczynamy widzieć, że tak naprawdę mniej ważne jest to, co jest napisane, a ważne jest, jak jest napisane, bo tak naprawdę napisane jest autorem poprzez pryzmat jego osobowości. Poza tym, czytając klasykę, mamy kontakt z mądrym człowiekiem, bezpośredni, dużo lepszy niż w kawiarni czy w parku. Mamy kontakt z jego myślą, możemy po prostu się pozytywnie infekować jego sposobem myślenia i to jest kolejna korzyść płynąca z czytania klasyki. Oczywiście towarzyszy nam wtedy poczucie wdzięczności, związane z czym? Z tym, że się wewnętrznie wzbogacamy dzięki temu, że czytamy klasykę. Poza tym możemy obserwować liczne spotkania książek, czyli właśnie ten Szanghaj w jednej, drugiej, trzeciej książce pokazany z różnych punktów widzenia i oczami różnych bohaterów. Poza tym od czasu do czasu możemy się skonfrontować z klasyką, która naszym zdaniem jest szmirą i też warto wiedzieć o tym, że czasami rzeczy, które nie zasługiwały na poklask, stały się sławne. To jest też pewna bardzo ważna lekcja historii, która lubi się powtarzać, że w naszych czasach najprawdopodobniej też pewne rzeczy są windowane, są przeceniane, a nie warto ich przeceniać. Nie warto ich przeceniać, prawda? Zwróćmy uwagę, czy w naszym otoczeniu kulturalnym, kulturowym nie powstały już szmiry, które są przeceniane, bo historia zna takie przypadki. Co dalej? No, możemy zobaczyć, że adaptacje filmowe to nie jest to samo co książka, bo w adaptacjach filmowych nie mamy oka autora, czyli jego osobowości, czyli tego, co, jak już próbowałem udowodnić, jest w literaturze klasycznej najważniejsze. No i co może być? No i to by było na tyle. Do zobaczenia następnym razem. Jeszcze nie wiem, jaki będzie temat. Tematy oczywiście mam zapisane, mam ich bardzo dużo. Coś na pewno ciekawego wybiorę. A tymczasem czujcie się pożegnani przez imperialnego orła i identyfikator z Pyrkonu. Do zobaczenia.